Witam Was serdecznie, Max Payne.pl przedstawia Saint Seiya Soldier Soul, także Rycerze Zodiaku. Mamy tutaj przed sobą kolejny właśnie odcinek związany właśnie z naszymi rycerzami, żeby ratować Atenę. No i tutaj mamy przed sobą walkę Shiryu kontra, tutaj chyba będzie Rak. Tutaj mamy pewnie Wodnika i mamy tutaj Lwa, ale pierwsze chyba tutaj sobie tą świątynię z właśnie tym wojownikiem tutaj sobie pojedziemy. To znaczy nie wojownikiem, tylko rycerzem z brązu. To jest rycerz z brązu kontra rycerz ze złota. Sokode ktari wa kabe ya yuka ni musuu no shinin no kao ga ukidete iru toyu iyou na koukei o me ni suru. Takie maski na ścianie. Będziemy walczyć z Rakiem, rycerzem ze złota spod znaku Raka. Dead Mask, maska śmierci. この巨海峡に浮き出ている無数の死に顔は全て今まで俺が殺してきた奴らだ。その霊が成仏できずにこの巨海峡を永遠に漂っているのだ。つまりこの死に顔は俺の勝利の証、強さの勲章だ。わかるか小僧、俺がデスマスクと呼ばれるのもそのためだ。そんなものが強さの勲章になどなるものか。セイントの名にかけてこのシリュウ、全力を込めてお前を倒す。いいだろうシリュウ、お前とはご老法での因縁があったな。今日こそあの世へのトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。くらえ、石式冥界派。なんだこれは。No to zobaczymy. Aha, specjalnym atakiem wystarczy tutaj wygrać tą walkę. No i zobaczymy. Nie muszę cię widzieć, żeby cię pokonać. No i zobaczymy, czy jesteś taki mocny. Atak złota. Po pietrzu co? Myślę, że cię rozwalę. No, jeszcze raz. Jeszcze raz, no. Perfekt. To był właśnie wygrana specjalnym atakiem. No tutaj widzę, że ma otwarte oczy, a tam kurde na pokazówce właśnie tym rozamknięte. Pięknie, ranga S. To musiała być ranga S, bo kurde był perfekcyjna wygrana z Rakiem. No i tak jak mówiłem, specjal mówię, czyli taki specjalny atak, tak jak tutaj smoka. Nie musiałem wykorzystywać, że tak powiem, siódmego zmysłu. Kontynuujemy. Co jest grane? Shiryu, co się stało? Shiryu! これはご老法。そこか。うせろ小娘。よせ、デスマスク。あの小娘、ずいぶんお前のことを思っていたようだったな。感謝しろよ。これで二人揃って。仲良くあの世に行けるのだからな。デスマスクよ、ここまで相手を憎いと思ったのは生まれて初めてだ。もはやお前に対して一かけらの情け容赦も持たん。
Może mi się uda i odpalę ten siódmy zmysł? Shiryu kara Gold Saint o mo shinobu hodo no kosmo o kanjiru to wa... Energia z kosmosu, Shiryu? Ima ya ore no chi itteki made mo ga futton shite iru no da. Omae wa ryū no gekirin ni fureta no da. いくらお前の全コスモを燃やして攻撃してこようと決定的なダメージを与えることはできん。なぜなら俺が究極のクロスゴールドクロスをまとっているからだ。うぴゃー！バカだ。キャンサーのゴールドクロスは Skrójto, raczej nie będziesz miał szans ze mną. Wykończę cię. Rycerzu złoty spod znaku raka. Gold Saint to mitome naku natta toyukoto da. Shikashi, ikura doujou no yoji mo nai otoko to wa ie, sonna mugoubi na aite ni te o kudasu nado, kono Shiryu no hokori ga yurusanai.O kurde, ja też nie mam zbroi. Będzie ciekawa walka tutaj bez w ogóle. Nie mam zbroi. O kurde, już widać, że mam 30% chyba mniejszego HP. Ale ja się tego nie będę bał. Muszę go zwalić. Nie ma co. Shiryu nawet pokona. Ore sama o nameru na yo. Hai to. Makabe. Omae wa ore o tozuru yuichi chansu o nuri shita no da zo. Yuichi kosumo no shobu de wa. Gold Saint ga ore no hokuri ga ume da. Ikasan.俺のコスモは確かにまだブロンズセイントの息を出ていないか。真のセイントいかという一瞬で俺のコスモゴールドセイントの息まで高められるのか。この忍びで赤色冥界派を喰らい続けるとおそらく魂はこの流れに投げてやる。赤色冥界派。おにゃ。おうしゃ。赤色顔が増えたな。Shiryu, rozwal go. Jest! Było blisko, naprawdę było blisko. Kurde, ta walka była naprawdę ciężka. Myślę, że sobie poradzę. Ostateczny atak na niego wykorzystam, a jednak... Musiałem później, kurde... Walczyć, żeby tylko nie przegrać. Ale ważne, że tutaj odblokowałem ten, kurde... Dodatek zaliczyłem, jednym słowem. Shiryu! Shiryu! Shen. Dareka, ore no kosmo ni. Chyba będę musiał powrócić do oglądania w ogóle tej serii. Jednym słowem, rycerze Zodiaku, bo naprawdę fajna tu się fabuła w ogóle. Naprawdę. Pokazuje. Roshi. Nic dziwnego, że w tamtych czasach to się oglądało. Dużo ludzi nawet oglądało właśnie tych rycerzy Zodiaku. Także tak jak mówię, pod odcinkiem będą informacje na temat właśnie rycerzy Zodiaku. Zodiaku.シリュウ、よかったね。きっとデスマスクとの戦いで君のコスモは最大限まで高まったんだね。ありがとう、シュン。さあ、急ごう。次の四死球で聖夜も戦っているはずだ。うん。たく、trzeba jak najszybciej właśnie iść do świątyni z lwem。
kolejne my tutaj odblokowaliśmy pewnie jakieś dodatki. Jak widzicie, tutaj są eski BS, to oznacza właśnie walkę właśnie na jakiej randze tutaj żeśmy to obeszli. Także tutaj do świątyni lwa trzeba lecieć, a później sobie tutaj do wodnika przejdziemy. Także Seiya będzie tutaj walczył. Kolejny epizod. No, z lwem. アイオリアだった。サオリをアテナと認め、忠誠を誓っていたはずのアイオリアだが、その表情に聖夜の知るアイオリアの面影はなく、殺気に満ち溢れていた。 この死死球を通ろうとする者は誰であろうと、このレオのアイオリアが殺す。アイオリア、聞いてくれ。沙織さんは強行だけしか抜けない黄金の矢を受けたんだ。しかもあと8時間以内に抜けなければ手遅れになる。沙織さんはアテナは死ぬんだ。何？アテナが死ぬ？ <笑>無駄な戦いはやめて、死死球を通らせてくれ、アイオリア。残念だが、それはできん。言ったはずだ。この死死球を通ろうとする者は誰であろうと殺す。クソ、沙織さんの死が刻一刻と迫っているのに、これ以上アイオリアと話し合っても無駄ってことか。 Jednym słowem, nie mogę pozwolić, żeby Atena zginęła, więc Aioria raczej ze mną przegrasz. Co tutaj trzeba zrobić? Aranga A? O kurde, kombo 20. No, będzie tutaj ładnie walka. Muszę jak najszybciej go rozwalić. はいと。はいと。ヘイホルト。死の牙。あのレコ舐めろ。なぜアイオリアが輝きを失ってしまったんだ。真珠を垂れそうになった。まさか戦意を輝くようだった。アイオリア。圧力もわきまえ。火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 力も
リーチだよ。コンチュネト生まれや育ちは関係ない。超気を決めたのはあんただ。あれピエンキングジェニア、カオ負けられない。アテナのためにも。Nie bawiłem się od razu, ruszyłem z bardzo mocnym atakiem S-ranga. No i myślę, że tutaj kurde ładnie tutaj to przejdziemy. Saint Seiya. Naprawdę bardzo fajna tutaj. I tak jak mówiłem, 20 hit combo i co najmniej ranga A, ja miałem rangę S, także tutaj fajnie sobie tutaj odblokowaliśmy. No i kontynuujemy to. Kto to był? Już nie pamiętam nawet. Czy jego przyjaciel? Cassius, tak. On kiedyś z nim walczył właśnie. Jeszcze właśnie przed tym sanktuarium. Jeszcze przypomina właśnie o sprawie Cassiusa. On chyba tutaj zginął. Później Seiya właśnie, przez to, że jego przyjaciel zginął, właśnie odpali ten siódmy zmysł. Coś mi się chyba coś tak obija właśnie. Jak se przypominam tą bajkę właśnie. Dokany! On to no mega samieru madewa! A nie, on chyba się sam zabił. Bakana! Cassius! Omae! Naze mizukara no karada o tsuranuku yona koto! Dakara itta daro. Me no mae de hito
一人死なん限りアイオリアの目は覚めんと。それにお前に死なれると悲しむ人がいるんでな。え？その人が悲しむのを俺は見たくないんだ。俺にとっての女神とはその人のことなのだ。アイオリア！カシオスはお前を正気に戻すために命を投げ出したのに、まだ目が覚めないって言うのか！どうもよ。アイオリアも魔剣と戦っている。一撃、アイオリアを目覚めさせる一撃が欲しい。Tak właśnie myślałem, że będzie kolejna runda, ale tym razem on będzie mocniejszy o 10%. Ajuria, no kozo! Nie dam szans żadnych. Muszę jak najszybciej go rozwalić. Zrobię to za Kasiosa. Ale pięknie rozwalony został. Perfekcyjnie. Seiya pokazał naprawdę klasę walki jednym słowem. Ranga S. Tak właśnie powinien walczyć Saint Seiya. Kontynuujemy to. No i się odczarowałeś, bo miałeś czerwone oczy. Wreszcie żeś przejrzał na oczy właśnie, że kurde, tutaj trzeba ratować Atenę, a nie Kasios. Kasios, kondo wa hoshi ni natte. Trzeba będzie pomścić Kasiosa. Seiya. Aioria, Kasios o teatsuku homutte yatte kure. Jikan ga nai kara na. Ore tachi wa tsugi no shujokyū e mukau ze. Mate, Seiya. Hitotsu dake oshiete yaru. Zettai ni shaka no me o hirakaseru na. Shaka no me ga hirakareta toki, その場にいるすべてのものは生き絶えるのだ。Piękna wygrana. O, sporo to się naprawdę odblokowało. Tutaj odblokowaliśmy. No i tutaj przechodzimy do wodnika. Camus. Będziemy walczyć jogą. Myślałem, że właśnie ten yoga, kurde, gdzieś tam zniknął. Tak, bo go w ogóle ten rycerz spod znaku bliźniąt gdzieś tam przeniósł. Shunga, ziemni no seinto o dorosta koto niori, anazawa dimension de tobasareta ijigen kara doki hanatareta hyouga. Hyouga ga ochita no wa dai 7 no kyū. Raibura no goldo seinto de aru roushi ga shugo suru tenbin kyū datta. Soko de hyouga wa natsukashii hito no saikai o hatasu. Yogi. Aquarius no kami. なぜあなたが天秤級に？あなたは欧米級を守っているはずだ。お前をここで止めるためだ。ヒョウ、俺以上先に進む。これは私の命令だ。そうだ。残念ながら従うわけにはいきません。Wodnika. ならば力を持ってしてでも止めねばならない。Blokują właśnie to, できません。Jak tylko chcę odpalić ten siódmy zmysł. だが、人を言うべきあなたに剣を向けるなと。Tego właśnie w moich materiałach niestety nie będziecie mogli zobaczyć. Jego właśnie ostateczny atak. Tego właśnie rycerza ze złota. No... Nanda? Masaka? Się fabuły muszę tutaj... Mama! Naprawdę yoga. Mama no hune ga... Shizunde iku. Wzywa mamę. Mama ga tozakatte iku no ga wakaru.
海底の一番深いところへ。マーマ、マーマー。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流しているお前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。いくらあなたであっても許せない。シュッメズメズ 10% コスモ、Chyba już wiem. Trzeba zwykłym atakiem tutaj rozwalić. Oreno kotaewa tada hitatsu. Niespecjalnym, nie, nie trzeba specjalnym, tylko normalnym. Ono saki kakujutsu ni yaburelu to. Yoga, walczymy. Ore kara mama ude chenji wa nai. Yatto kushinatsu hitatsu. Jeszcze raz. Mama ude chenji wa shouga nai to yo uke yo. ひららの感情など捨ててしまえ。マーマのことを忘れてしまえというのですか。そんなことはできない。マーマのことを忘れるなど。お前の心の中で母への思いは私への憎悪で満ち満ちて、そのような感情は真の戦意とは持つべきだ。ノーマルにパーフェクトなワルカ。マーマ、ネダエムウォグレナベトミドトクノンチ。Tak się mówi. Uczeń przerósł mistrza. Yoga tutaj pokazał klasę na rangę S, rozwalając właśnie swojego mistrza. Naprawdę to była bardzo ładna walka. Kontynuujemy. No i tutaj widzę, że first finish. Chyba zwykłym atakiem trzeba tutaj chyba zakończyć tą walkę, żeby dodatkowe coś odblokować. この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうと勝負は見えている。ならばこの私が引導を渡してやる。喰らえ、アクエリアス最大の剣、オーロラエクスキューション。うわあ、そしてラスタニア。今のコスモは、Nie wyczuwam kosmo od jogi. Seiya, omae mo kanjita ka? Ah, hyouga no kosmo ga issin ookiku hajikete, sono ato kanzen ni kiete shimatta. Masaka? Hyouga no inochi ga moe tsukita. To jest niemożliwe, żeby Hyouga zginął. Yuruse Hyouga yo. O kurde, został sam.他のゴールドセイントを殺されるよりも、せめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤球で永遠に。さらばだ、ヒョウガよ。No i przechodzimy do kolejnego tutaj rywala. To tutaj będzie w tej świątyni. Tutaj właśnie był Rak. Tutaj mieliśmy tego wodnika. No to jesteśmy przed tym. Czyżby to była waga? Chyba mi się wydaje, że tak. Szaka chyba jest pod znaku wagi. O, mamy przyjaciela tutaj, brata od Shena. Widzę Ikki. Tak, to jest brat od Shena. Seiya, Shiryu, Shun no 3人は będzie walczył teraz właśnie Ikki. On jest właśnie tym Pegazem. Brązowa jest zbroi. Virgo Shaka z pod znaku Złoty Rycerz. Shaka no 強大なコスモの前に聖夜たちは圧倒されるばかりだった。おっ、コールだ。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。
往生際の悪い。この社会、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるのも慈悲というものかもしれんな。ん？なんだこのコスモは。俺の弟や友にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。お前はフェニックスの一騎。神だか仏だか知らんが、俺の弟たちを傷つけた報いはたっぷり受けてもらうぞ。No i Itki tutaj będzie walczył. Czekaj, co chodzi? To 5 minut. A trzeba tutaj go rozwalić, a zanim upłynie 5 minut. Specjal mówię. Specjal atakiem trzeba go rozwalić. Dobra, zobaczymy jaki jesteś mocny, co? Ale piękny atak. Perfekcyjnie go rozwaliłem. To był właśnie specjalny atak. Pokazał klasę. フェニックスの羽ばたきを持ってすればたやすいことだ。Zaliczone, tak jak mówiłem. No i mamy tutaj odblokowane Ikkiego. Shakayo, お前はそれほどの力を持っていながら、なぜ教皇の悪に加担しているのだ。お前ほどの男が教皇の本質を見抜けるわけがあるまい。それとも教皇が悪と知りつつあえて仕えている悪の片割れか。どうした答えられんのか。シャカ、私はどんな相手であろうと悪であるか正義であるか分かる。その私が見た教皇は正義だ。バカな。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。一騎、君の六感すべて断ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。な、何？天部降臨。お、kurde、otworzył oczy。釈迦の目が開いた。バカ。お、kurde、połamał mnie。足が。お、nie、Ikki。すべての感覚が失われていく。お、mordę。もはや何も感じない。最後に。君にはなく伝えられない。その心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だろう。シャカ、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。うん、死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュン、どいていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。バカな。一騎のコスモは。Wstawaj, 恐ろしく壮大スピーク。Walka bez zbroi będzie teraz.
No, Ikki teraz pokaże w ogóle i... Kami ni chikai otoko to iedo. Jigoku no soko o mite kita ore ni kateru mono ka. Majowazu ano yo ni ikku no. Aito! Ikki no roku san da sube ke kachikitta hazuka. Gold to Saint to shika taitoku shite nai. Seibou Saint to shika. Mezame hachite ka to iedo. Saka! O kurde, myślałem, że jest normalnie powera tutaj w dole. そろそろ分かってきただろう、一気。いくら君が歯を食いしばって見たところで、君たちが再び光の立つ場所へ戻ることなど決してない。お前が神に力だろうが何だろうが関係ない。我々に頼るものは、これ自身の力だけよ。オウム、天の王って。 Dobrze. Tenbuhori! On mnie tutaj przywalił. Dobra, trzeba mu przywalić. Odpal swój ostatni. O kurde. Nie, Ikki! Jest, pięknie. Ostateczny atak. Tak jest. Przeszył go na wylot. Było blisko, naprawdę było blisko, ale pokazał Ikki swój ostateczny atak. Athena no Saint toして失格. ゴールドセイントであるこの釈迦のコスモさえも覆い尽くすとは、一体どこからそんな力が。釈迦よ、その答えはお前が俺に教えてくれたのだ。何？お前は六感の一つ視覚を封じることで常にコスモを高めていた。釈迦、今俺のコスモは六感を失ったことでお前をしのぐほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあ釈迦よ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだシェン、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん、おね、一気chyba poświęcił życie。シュンよ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのか。poświęcił się tutaj。この次に生まれ変わってきた時、żeby Shen、お前シリュ、ヨガ、弟だ、イセヤ、必ずな、uratowali、シュン、アテネ、兄さん。Odblokowaliśmy kolejną tutaj walkę. Tutaj chyba będzie. Nie wiem, co tutaj będzie, ale to chyba już w następnym odcinku. Wam właśnie powiem odnośnie właśnie tej fabuły. Zaczyna się coraz bardziej rozkręcać. No szkoda właśnie Ikkiego, że poświęcił właśnie życie, zabijając siebie i Shakę, rycerza spod znaku wagi. Także jak wam się podobał ten odcinek, możecie mnie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia, do następnego odcinka.